Witajcie, moi drodzy subskrybenci, goście kanału, kto mnie ogląda pierwszy raz. Nazywam się Ida i będę robiła dla Was czytanie na temat, dlaczego on nie dzwoni, nie zadzwonił, nie napisał, być może nawet nie odpisał na wiadomość. Czy się spodziewać w ogóle telefonu od tej osoby? Czytanie przeznaczone dla sytuacji, kiedy kontakt urwał się stosunkowo niedawno lub kontakt jest, ale Wam się wydaje, że ta osoba mniej poświęca czasu. Kochani, też rozkład przeznaczony dla sytuacji, kiedy jesteście na początku jakby tej relacji lub ogólnie relacja wygląda, że macie po prostu taki kontakt SMS-owy, mailowy, telefoniczny. Na końcu filmika też porozmawiamy, co zrobić, jeżeli znaleźliśmy się w takiej sytuacji, kiedy czekamy na ten telefon, a go nie ma. Cóż, przechodzimy do czytania. Dzisiaj mamy cztery opcje do wyboru. Numer jeden będzie rumianek, dwójeczka zielona świeczka, trójeczka goździk i numer cztery świeczka pomarańczowa. Wybieracie opcję, która Wam pasuje najbardziej. Dobrze, mam nadzieję, że wybraliście. Zaczynamy od jedyneczki dla tych, kto wybrał rumianek. Dlaczego? Nie zadzwonił. Tak. Od razu mogę powiedzieć, że dla tej osoby takie postępowanie może być normalnym. Ta osoba troszeczkę inaczej widzi takie sytuacje, troszeczkę inaczej odbiera czas. Powiedzmy, ma swój świat. To nie jest ani źle, ani dobrze. My każdy mamy swój świat. Tutaj chodzi o to, że ta osoba, jeżeli chodzi o takie sytuacje, które dotrzymanie, powiedzmy, obietnicy, zrobienie czegoś na czas, może mieć z tym problem. Może prowadzić jakiś inny taki tryb życia, swój taki nocny lub jeżeli nie nocny, to jakby te biorytmy ma troszeczkę, powiedzmy, inne. I ogólnie tutaj on może sobie coś odpuścić, zrobić, powiedzmy, zaległości. No, troszeczkę niepoważne zachowanie widzę tej osoby. Ale to po prostu, tak jak powiedziałam, to jest taka osoba. Dla jedyneczki ja widzę jeszcze taki moment, słuchajcie, że tutaj może być obawa jakiejś konkurencji. Jeżeli on odbiera Was jako osobę, która w jakichś kwestiach, że Wy na przykład jesteście lepszy w czymś, to on po prostu może zwyczajnie się bać. Też jest taki moment, że on może się bać zwyczajnie konkurencji. Odbiera Was jako kobietę, o której zabiega dużo mężczyzn lub obok Was jest inny mężczyzna i po prostu się wycofuje zwyczajnie, ponieważ ma obawy, on chce być na pierwszym miejscu, a nie gdzieś tutaj na końcu, powiedzmy. I woli sobie odcinać się, gdzieś tam sobie siedzieć, zajmować się jakimiś swoimi rzeczami, niż tutaj walczyć czy coś robić. No ja widzę to tak dla jedyneczki. A teraz zapytamy karty, czy będzie jakaś wiadomość od tej osoby w najbliższym czasie. Kochani, czas też sobie wybieracie sami. Czy będzie wiadomość od tej osoby dla jedynki? Czy będzie wiadomość od tej osoby? Kochani, ja tutaj widzę tak, że wiadomość będzie po jakimś czasie, powiedzmy. I jeszcze raz mi karty potwierdzają, że coś przeszkadza tej osobie jakby zadzwonić, napisać. I tutaj nie chodzi o brak czasu, o jakieś wewnętrzne blokady. Ja tutaj to widzę tak. Dla jedyneczki. To było. Przechodzimy do
dwójeczki. Dla tych, kto wybrał numer 2, zielona świeczka. Znaczy tak, ja mogę powiedzieć, że ta osoba na pewno chce mieć z Wami kontakt. Wygląda teraz sytuacja w życiu tej osoby, że jest jakby jakiś problem. Jest problem być może w pracy, być może bardzo dużo pracy. Ta osoba może się nie wyrabiać z czymś, ma jakby za dużo na głowie, dużą odpowiedzialność. Ta osoba może mieć bardzo odpowiedzialną pracę, odpowiadać za coś lub za kogoś i wszystko na czas, tak jak tutaj widzicie, i telefon, i zapisy, i laptop, i tam jeszcze coś się gotuje, jakby i to wszystko trzeba się wyrobić. Po prostu zwyczajnie osoba sobie nie radzi w tej sytuacji, która jest teraz. Ja widzę, że to stanowi problem, żeby się skontaktować. I zapytamy po prostu karty teraz dla dwójeczki, czy będzie kontakt z tą osobą. Czy będzie kontakt z tą osobą? Do wszystkich, kto wybrał dwójeczkę. Czy tutaj chodzi o to, żeby on napisał, czy zadzwonił. Czy będzie wiadomość od tej osoby? Czy będzie wiadomość od tej osoby? Znaczy, jakiś czas może być milczenie. I tak, kochani, ja tutaj widzę wiadomość. Po czasie, jakby, jak tutaj troszeczkę się unormuje w życiu tej osoby, idzie kontakt. Być może on Wam wytłumaczy, o co chodziło, ponieważ wyszła karta niedźwiedź, czyli męski krok, powiedzmy taki, i karta bocianów, zmiany. No i tutaj wiadomość taka. Więc tutaj kontakt jakby też idzie dla dwójeczki. Po prostu się dowiecie, dlaczego tak wyszło i tego kontaktu nie było. Teraz dla tych, kto wybrał numer 3, goździk. Znaczy, co dla trójeczki? Kochani, ja widzę, że w życiu tej osoby mogło coś się wydarzyć, coś takiego przykrego. Być może nawet, słuchajcie, może mieć problem ta osoba teraz ze zdrowiem i potrzebuje normalnie zrozumienia i pomocy. Może być odwrotnie, że ta osoba pomaga teraz komuś i bardzo dużo energii jakby idzie na tą pomoc. Mogą być sprawy rodzinne tutaj, typowe rodzinne sprawy. I jeszcze jest taki moment, że ta osoba sobie przemyśla, jest teraz w pozycji takiego oczekiwania i przemyślenia, zastanawia się, co robić dalej. Taki moment tutaj też się pokazuje. No i tak jak powiedziałam, sprawy rodzinne, sprawy takie, tak jak mówię, pomóc komuś lub odwrotnie, ta osoba teraz po prostu potrzebuje pomocy. I zapytamy karty, czy spodziewać się wiadomości od niego. Czy spodziewać się wiadomości od niego. Kochani, tak, będzie kluczowa wiadomość od tej osoby. Być może on wytłumaczy, co się wydarzyło.
Ja widzę tutaj dalej chęć spotkania i zainteresowanie wami, prawda? Może być jakiś problem tutaj rodzinny u tej osoby, ponieważ karty tutaj, Lenormand mi też to potwierdzają, wyszła karta krzyż, zobowiązanie. Być może on ma jakieś zobowiązanie dotyczące rodziny i tak dalej. Coś może być powiązane z rodziną, tam mogą nawet być jakieś takie niezbyt dobre sytuacje rodzinne i to może stanowić tutaj przeszkodę w komunikacji. I przechodzimy teraz do, dla tego, kto wybrał numer 4, pomarańczową świeczkę. Dlaczego nie dzwoni? Tutaj słuchajcie, ja widzę taki moment, że ta osoba może być w związku, w innym związku, tak? Ale rozkład ogólny, wiadomo, że nie dla wszystkich, tak? U jakiejś ilości ludzi, znaczy ta osoba może być w innym związku. I teraz jakby nie ma możliwości, zajmuje się po prostu jakimiś takimi ważnymi bardzo sprawami. Jest jakieś zagrożenie dla tej osoby, z czymś ta osoba coś nie wyrabia się. Słuchajcie, jeżeli ta osoba jest wolna, bo coś takiego też możliwe, bo my no tutaj dla dużej ilości ludzi robimy rozkład. Ta osoba po prostu jest tak bardzo zaangażowana w coś, to może być jakaś pasja, cokolwiek, może być w gronie ludzi, w których jest zainteresowana ta osoba teraz. Ja tutaj widzę dużo takiej twórczości, wiecie, ta osoba może być dość taka, wiecie, twórcza, jeżeli coś zaczyna robić, jakąś pasję i po prostu totalnie się wycofuje wtedy. No i tak jak mówię, tutaj też może być taki troszeczkę problem z czasem i że widzicie, ta osoba, no, że jakby teraz nie czas. Teraz nie czas, ale ja widzę, że tutaj jest taki moment, że ta osoba, jeżeli był na przykład taki moment, że ta osoba nie odpisała wam na wiadomość, to bardzo możliwe, że to powiedzmy, tak się zdarza, że odczytujemy wiadomość, później nas zakręca coś innego, zaczynamy robić i zapominamy zwyczajnie. Ja widzę, że tutaj pogrążona w coś, co daje dużą satysfakcję tej osobie i no, jakby nie czas teraz na, powiedzmy, komunikację. I zapytamy teraz, czy będzie kontakt, czy będzie wiadomość od tej osoby. Czy będzie wiadomość od tej osoby. Na wszystkich, kto wybrał numer 4. Kochani, tak, pięknie tutaj wyszło, więc można się spodziewać wiadomości, idzie wam na pewno rozmowa, pięknie bardzo wyszło. Wyszła karta ptaki, gwiazdy i ryby, czyli dotrzyma tej obietnicy, jeżeli ta osoba wam obiecała coś i idzie jakby rozmowa i tak dalej, co z tego już tam wyniknie. To było dla czwóreczki. I przechodzimy teraz do drugiej części filmiku. Po prostu porozmawiamy troszeczkę, co można zrobić, jeżeli jesteśmy w tej pozycji, w sytuacji oczekiwania. Witajcie w drugiej części. Porozmawiamy teraz o tym, co możemy zrobić, jeżeli znaleźliśmy się w takiej sytuacji, kiedy czekamy na tą wiadomość od niego, a wiadomości nie ma. A często widzę w komentarzach po wróżbach, piszecie, że no to ja czekam. Właśnie tego warto unikać, ponieważ wasza energia idzie na to oczekiwanie. I to, co ma się wydarzyć, może się wydarzyć z opóźnieniem. Więc pierwsze, co trzeba, warto zrobić, przestać czekać, na ile to się da. Kolejny etap, zmniejszyć ważność tej osoby, zmniejszyć wartość tej osoby. Przypuścić na chwilę, że no ten kontakt być może urwał się na zawsze.
że to nic w tym takiego strasznego nie ma. Tylko nie z tej pozycji, że ojejku, jaki koszmar, jak ja tutaj straciłam coś, tylko odwrotnie. Jeżeli to się urwało, znaczy wszechświat ma dla Was wiele innych, lepszych opcji. W taki sposób wchodzicie w energię obfitości. I kolejny etap, aktywny tryb życia, pasje, róbcie wszystko, co lubicie, z miłością do siebie, z miłością do tego, co robicie. Jeżeli nie macie pasji, to bardzo polecam, żeby ją znaleźć, naprawdę to zmienia nasze życie na lepiej po prostu. Też bądźcie aktywni, jeżeli macie Facebook, Instagram, róbcie piękne zdjęcie, eksperymentujcie i tak dalej. Ja teraz pokażę, jak to wygląda na poziomie energetycznym. Kobieta jest dawcą energii. Jakby i jeżeli aktywnie myślicie, czekacie, na kogoś potok energii idzie do tej osoby. I on może się z tym wcale dobrze czuć, zajmować się sprawami swoimi, w ogóle nie pamiętać. Energia idzie. Kiedy Wy przestajecie martwić się, aktywnie myśleć o tej osobie, a tą energię przekierowujecie na siebie, tak, to tutaj potok energii się zmniejsza, a Wy wchodzicie w energię obfitości. I wtedy on po prostu poczuje to, no tak jest, to zakony energii i więcej prawdopodobieństwa, że no, będzie chciał więcej się z Wami kontaktować, ponieważ Wy jesteście napełnione energią, tak? A on jej jakby nie dostaje w tym momencie. I żeby ją dostać, to właśnie trzeba wtedy się zbliżyć. Mam nadzieję, że ja dobrze wytłumaczyłam. Ja energiami tak troszeczkę też się zajmuję, interesuję się, więc będę z Wami się dzielić. W sumie to żadna nowość, tak po prostu chciałam Wam przypomnieć, pewnie to nie jest jakoś tam, powiedzmy, ukryta informacja. Być może komuś się przyda. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. I życzę Wam wszystkiego najlepszego. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.